Gabrysiu, zauważamy, że wśród laureatów Złotej Nitki byłaś jako jedyna przedstawicielką krakowskiego SAP-u. Opowiedz nam, czym inspirowałaś się w swojej kolekcji? Inspirowałam się odzieżą roboczą w kontekście architektury futurystycznej. A do stworzenia okularów zainspirowały mnie okulary spawalnicze oraz ochronne. Jak przełożyłaś to na kolekcję? Kształty futurystycznych budowli chciałam przełożyć jako łączenia różnych struktur materiałów w różnym kształcie. Generalnie chciałam podkreślić objętość, łączenie różnych struktur materiału oraz ich blask w świetle w pojedynczych serwetkach mojej kolekcji. Co chciałabyś dodać? Wygoda oraz luz ubrań roboczych wykreowały streetowy vibe mojej kolekcji.